Witam, ja wiem, chłopacy, naprawdę. Nie musicie mnie tutaj, oczywiście, pyk, pyk, na mnie robić. Nienawiść wobec mnie stosować. Oczywiście, tylko i wyłącznie miłość, pamiętajcie. Ale powiem tak, ogólnie, żeby nie było, te filmy będą realizowane dookoła akcji i w ogóle. Może nawet kiedyś będzie tu jakiś sponsor TFTF. Nie no nie, to może bez przesady, co? Ale będą realizowane te filmy. A dlaczego? Ponieważ to jest fajne. No jakby wy jesteście ludźmi, co się na tym znają. Ja jestem człowiekiem, co się na tym nie zna i mam. No jakby to nie było. No i przeczytałem wasze komentarze pod tamtym filmem. Bardzo za nie dziękuję. Naprawdę, to jest wspaniałe, że przychodzicie i mi dajecie rady. Wobec tego, że wy mi mówicie, co można zrobić lepiej i co zostało zrobione źle, to ja przyjdę i granie w szachy z gołębiem, nie? Wypierdolę szachownicę do góry nogami i nasram na środek. Przepraszam za to. Zdaję sobie z tego sprawę. No ale takie życie już. Cóż. Na początku filmu. Tego też. Małpa. Jeżeli jesteście zainteresowani handlem w CS-ie, to można znaleźć tu rzeczy, które po prostu sprzeda się drożej. I to dużo takich rzeczy jest. Pozdrawiam. Floaty można snajpić, naklejki można snajpić na broniach. Wiadomo, o co chodzi. Ok, ok. Link w opisie. A teraz do pana Intela. Dlaczego się tak tego Intela uczepiłem? Właśnie to jest to, że w komentarzu pojawiło się takie powiedzenie w stylu, no w sensie nie powiedzenie, nie przysłowie, ale pojawił się taki komentarz na zasadzie, że po co zamykać tak wcześnie pozycję, która długoterminowo jakby jest tak dobra. W sensie, po co zamykać pozycję, która długoterminowo tak naprawdę niesie za sobą tak, nie wiem, optymistyczne przesłanki, po tak krótkim okresie, inwestując tak niską kwotę. No więc teraz ten. Ja powiem w ten sposób, że łącznie. Tamta pozycja została zajęta za $1500. Czy jest to duża kwota, czy jest to mała kwota? Nie wiem tego. Dla mnie osobiście jest to kwota w stylu jakaś kwota. Nie jest to ani duża, ani mała, ani średnia. Jakaś jest, nie? W sensie, jeżeli mi $1500 zrobi 10-15% jako dywersyfikacja w coś, nad czym się nie znam, no to wezmę się uśmiechnę, nie? Tak to podsumuję. To jest jakaś kwota. Po prostu. Nie duża, nie mała. Jakaś. Żeby nie było. I teraz tak. Dlaczego ja zamknąłem tę pozycję? Po jaki chuj w ogóle zamykać taką pozycję? No więc ja powiem tak, że. Znaczy, teraz to już wiadomo, no nie? No ale jakby po fa no, nie, fajnie by było zobaczyć taki wykres, że nie ma tego tu i tylko jest dotąd, i potem po co zamykać tę pozycję, nie? Coś tego typu. No to ja powiem tak, że. Ja żyję w świecie, gdzie nie istnieją rzeczy pokroju pewne 2x rocznie. Albo pewne 3x rocznie. Dla mnie zostałem tak może ukształtowany, tak wychowany i tak dalej, że nie ma takich rzeczy. One się dzieją wtedy, kiedy ktoś czegoś potrzebuje, jest bardzo bogaty i musi to dostać, a ma masę pieniędzy z innego źródła. Wtedy zachodzą takie rzeczy. I takich rzeczy jest bardzo dużo. To jest w handlu. W inwestycjach albo po prostu masz farta i robisz taki wynik, albo świetnie się wstrzelisz w jakiś trend, który dopiero później się okaże, albo nie ma takich rzeczy. Dlatego, kiedy ja widzę, że moja inwestycja w ogóle, kurwa, no nie używajmy tak górnolotnego słownictwa, bo to kurwa przesada. Jeżeli mój zakup, który ja dokonałem na rynku, ja przyszedłem sobie kupić marchewkę. Tak naprawdę. Jeżeli moja marchewka
Przez to, że ją schowałem do piwnicy i o niej zapomniałem, wyhodowała drugą marchewkę, ale może zgnić, to uznałem po prostu, że ją zjem. I tyle. To jest jakby to, co ja wykonałem. I mam w dupie to, że tam mogą być 3, 4, 5, 10 farm marchewek w ciągu najbliższych 5 lat. Ponieważ wygenerowanie jednej marchewki w ciągu tygodnia jest więcej warte, niżeli wygenerowanie 15 marchewek w ciągu roku. Dlatego, że tygodni w ciągu roku jest więcej niż 15. Wobec tego czas, który generuje, w sensie, mam nadzieję, że to jest już zrozumiałe, w co teraz będziemy wchodzić. I jakby wobec tego zamknąłem tę pozycję, że po prostu podobał mi się ten zysk i uznałem, że zjem tę marchewkę. No i powiedziałem, że będę coś dalej robił z Nutellą. Będę. Nie powiem, co będę robił, bo chyba nawet nie mogę tego mówić. Wobec tego nie będę mówił, co będę robił. Powiem tylko po fakcie już. Jeżeli coś się wydarzy lub się nie wydarzy. W każdym razie, wyniki, które dostajemy dzisiaj na rynkach takich ogólnych, globalnych i tak dalej. No, są oczywiście odwrotne do tych ze Steama. To już nawet nie wiem, czy to nie jest jakaś poprawność, że jakby jedne lecą w górę, drugie lecą w dół. Ale powiem, że jakby kurde blade cieszą. Tak to nazwę. Cieszą. Ponieważ dookoła tego był plan, żeby to jeszcze gdzieś się wywaliło. Nie wierzę w to, że dostaniemy jedną informację i nagle będzie kurwa hossa. Jak wszyscy mówią wszędzie o tym, że o, nadciąga recesja, koniec świata, kurwa, koniec wszystkich końców i w ogóle. Ja rozumiem, że to jest taka gra aktorska ze strony wszystkich i tak dalej. To nie jest tak, że koniec świata będzie za 2 dni, ale jakby to nie jest tak. W sensie, może ja jestem akurat głupi. To nie jest trochę tak, że ci, którzy se siedzą na rynku i jakby grają na rynku, to oni lubią zmienność? Że jakby lubią, jak się dużo dzieje? I trochę wejście na rynek powinno polegać na tym, żeby cokolwiek, co oni ci po prostu dadzą ugrać, to bierzesz i chuj? Bo ja trochę mam takie podejście. Może mój błąd, może nie, może tak naprawdę rynek jest generatorem pieniędzy. Ale mi się zawsze wydawało, że 80 czy 85% ludzi, którzy są na rynku, to tracą tam pieniądze. A wygrywają tylko i wyłącznie ci, którzy skurwysyńsko, skutecznie i długoterminowo na wielkim kapitale uśredniają ceny. Jeżeli tylko i wyłącznie rzeczy rosną, bo jak nie rosną, no to w sensie może długo spadać, ale musi kiedyś rosnąć. Albo musisz mieć taką strategię uśredniania, która będzie idealnie do aktywa dopasowana. No bo i tak, no, nawet jak uśredniasz zajebiście, to i tak cię rynek wywiezie. To wiadome przecież. Więc dla mnie osobiście inwestowanie takie, no to jest no bo w zasadzie to jest trochę tak, że musisz się kurwa ukryć, tak to powiem, tak, żeby cię nie widział ten, kto cię może wyjebać na pieniądze. Jak najlepiej się ukryć. Najlepiej jeszcze w ogóle jakbyś stanął po jego stronie, to już w ogóle spoko. Tylko że on ci nie powie, co i kiedy robi, musisz się domyśleć. To jest mój punkt widzenia. Może rzeczywiście jest tak, że po prostu rynki długoterminowo idą zawsze w górę, zawsze robią 2-3x i należy tylko i wyłącznie raz przyjść, coś obstawić, zwiększyć swojego kapitału, żeby szybko i przyjemnie zrobić pieniądze. Może tak jest. Nie wiem, nie wierzę w to, że tak jest. No i co? Czy coś dalej będzie robione? No to już powiedziałem, że tak. Będzie robione, oczywiście, że będzie robione. No a ten. Też mam nadzieję, że nie bez powodu jest ten film. To też to. Ale no, chciałem sobie pogadać po prostu o tym. W ogóle weźcie mi powiedzcie, tak już serio, serio, w komentarzach, czy wy chcecie takie aktualizacje do tego i tak dalej. No to jest ciekawe, w sensie, no ja mówię, ja nie jest. Głupio mi by było się porównywać do kogoś, kto próbuje to kurwa rozkminić i tak dalej. Głupio dla mnie jest, nie wiem,
robienie z siebie jakiegoś spekulanta i tak dalej. Dla mnie osobiście rozgrywka na rynkach konwencjonalnych to jest, nie wiem, no, legalny hazard i tyle. Tak to powiem. A ja rozumiem, wiem o co chodzi, że teraz ktoś powie, no tak, no ale kiedy firmie gorzej idzie, ta firma robi zmiany wewnętrzne, które dają mi lepsze prosperity i tak dalej. No a to, czy się ktoś na nich nie obrazi, czy się obrazi, to nie jest hazard. Czy te wszystkie rzeczy, które się dzieją wewnętrznie, czy to, że ci, nie wiem, fabryka kurwa spłonie, to jest hazard, czy nie hazard? Paluszki Beskidzkie. No to wszystko jest hazard, kurwa. Dlatego trzeba stawiać na czerwone. TF, TF. Nie wiem, no bo albo siądzie, albo nie. Oczywiście żartuję. Ale ten. Dla mnie to jest. No, no, no. Tylko czasami ma dodatni ROI ten hazard. I jebać spread, oczywiście. To standardowo. Powinna być grupa na Facebooku. Jebawka spreadu. No, no i tyle. Co? Pozdro.